łaskawie zwykł mnie wieść drogą małych miejskich szczęść, lecz zostawiam czasem milion ważnych spraw. Teraz ścieżka jak od lat wiedzie mnie w cudowny świat, do przyjaciół, których smaty dobrze znam. Zabieram marzeń garść na drogę, myśl o wolności i pogodę, ducha, co wzrasta z każdym dniem. Bo tutaj w górach jest mój dom, śpią marzenia gwiazd, jaśnie śnią. Tu przestrzenią karmi serce, żyć to pragnę więcej. Pragnę więcej. Schroniska można podzielić na te, które mają klimat i na te, które klimatu nie mają. No i muszę powiedzieć, że to jest jedno z nielicznych schronisk, które posiada prawdziwy taki turystyczny klimat. Dlatego jest taką mekką, można powiedzieć, turystów. Nie można być w Bieszczadach i nie odwiedzić schroniska na Jaworzu. Naprawdę jest to bardzo przyjemnie i fajnie. Łukasz, który jest dyrektorem naczelnym, jak się sam określa, tego schroniska, tworzy właśnie ten klimat z tą samą ekipą, która tutaj jest. Można zaznać naprawdę prawdziwej takiej turystycznej atmosfery. No chodź, skarbie. Chodź, chodź. Ja tu przyszedłem 2 października w 98 roku, no i to był taki, wiadomo, jesień, zima zaraz nadejdzie, trzeba zrobić zaopatrzenie, kupić węgiel, to tamto, wiadomo, zima w Bieszczadach ciężka. No i nie było łatwo, pieniędzy wystarczyło na tonę węgla, w styczniu się skończył, 1,5 tony w styczniu trzeba było przynieść w plecakach, no bo tutaj droga nieprzejezdna i no było bardzo wesoło. Oczywiście zaopatrzenie typu napoje, gaz, benzyna do agregatu, no bo wiadomo, że prądu nie ma. Wszystko trzeba przynieść na plecach i taka mocna, mocna partyzantka, bardzo mocna. Ale to fajne, no. To fajne. Samochodem oczywiście się nie da, skutera nie ma. No to nosimy. No. Wczesny zarządca schroniska Janusz Grzech wymyślił sobie, że skonstruuje kolejkę linową, którą będzie transportował towar do schroniska dla turystów. Ta kolejka wyglądała mniej więcej w ten sposób, że rozwieszone były liny pod schroniskiem na drugą stronę rzeki, umocowane, skonstruowany był kosz metalowy, no i oczywiście ręcznie ten towar poprzez wyciąganie liny miał być transportowany. Pierwszą próbę Janusz chciał zrobić na własnej skórze, w związku z tym poprosił Władzia Nadoptę o pomoc w przejechaniu na drugą stronę rzeki, ponieważ nachylenie tej kolejki było dość spore, w związku z tym Władziu no, miał troszkę siły, ale nie na tyle, żeby utrzymać ten wagonik na takiej prędkości, która by pozwoliła spokojnie zjechać. W związku z tym, nie mogąc utrzymać liny, która go mocno parzyła w ręce, wypuścił tę linę z rąk i Janusz przejechał się z dość dużą prędkością na drugą stronę rzeki.
No i zakończyło się to wypadkiem, no i dość poważnym urazem kręgosłupa, które sądzę, no, odczuwa do dzisiejszego dnia. Z tego co pamiętam, była to pierwsza i jedyna próba wykorzystania tego sprzętu do transportu. No już potem zaniechał Janusz tych praktyk, no i musiał sobie radzić trochę inny sposób, czyli pokonując w dalszym ciągu rzekę przez brud. Pierwsze schroniska tego typu w Karpatach powstały w pierwszej połowie lat 70. W Bieszczadach pierwszym obiektem jest schronisko w Jaworzcu, oddane do eksploatacji w 1976 roku. Kolejne pod Małą Rawką w 1979 i w Cisnej w 1986 roku. Takich obiektów w Karpatach jest w tej chwili 10 według tego projektu, a w Bieszczadach 3 wcześniej wymienione. Projekt jest wykonany przez architekta zakopiańskiego, pana Karpiela. I są to wszystkie obiekty powtarzane według tego projektu. Mimo tego, że w tamtym okresie królowała moda na różnego rodzaju meble zunifikowane, typu meblościanki, wyposażane były w typowe meble drewniane. Indywidualne projekty wystrojów były wykonywane dla każdego z tych obiektów. Ogrzewany był piecami kaflowymi, w każdym pokoju znajdował się piec i był opalany drewnem opałowym. No, w trakcie eksploatacji okazało się to mało praktyczne, wręcz niosło duże zagrożenie. Kilka obiektów w Karpatach uległo spaleniu. W związku z tym w latach 80. zmieniono instalację na centralne ogrzewanie. Pierwsze zimy. Dużo śniegu, który wcześniej spadał. Mocny mróz. I nie za dużo turystów. Co chwilę mnóstwo takich okresów, kiedy przez 2 tygodnie w ogóle nikt nie zajrzał. Drzwi wejściowe, te główne, zasypane i na przykład przez 2 tygodnie nikt nie przychodzi. No to po co będziemy odśnieżać główne schody? I nagle ktoś przychodzi, nie można wejść, ani tych drzwi od środka otworzyć, ani od zewnątrz. No ma człowiek w pewnym momencie dosyć, bo trzeba zapłacić za wywóz śmieci, trzeba coś tam opłacić, a wiadomo, poza sezonem nie ma w ogóle ludzi, to jest trudne. Dodatkowo przyjdzie mocniejsza zima, to człowiek też już ma trochę dosyć, a po co się tak męczyć, a za nic. Ale to są takie momenty, które przychodzą i tak samo jak szybko przyszły, tak szybko odchodzą. I jakoś to mieszkanie tutaj w tym miejscu, w tej pięknej okolicy, ono jakby rekompensuje te wszystkie niedogodności, które są. I mam lepiej niż co najmniej 10 milionów ludzi w tym kraju. Święci, święci bezpańscy, święty Jerzy, Mikołaju, Michale, starodawni gór, świętych mieszkańcy, imię wasze pieśniami wychwalam. Gór, co stoją, nigdy nie dogonię, znikających punktów na mapie, ani chaty, by nazwać ją swym domem, do której żaden szlak by nie trafił. Gór mi mało i trzeba mi więcej, żeby przetrwać od zimy do zimy. Ktoś mnie skazał na wieczną wędrówkę po śladach, które sam zostawiłem. Góry, góry i ciągle mi niedość, skazanemu na gór do żywocie. Świat na dobre mi zwieszcza dział, szczyty wolny mijają mnie krokiem. Tak się składa, że schronisko stoi w miejscu, gdzie do 1947 roku była wioska duża, około 500 mieszkańców. W ogóle dolina była bardzo gęsto zaludniona. Wiadomo, wszyscy znają historię, akcja Wisła, wysiedlenie ludności.
Zostało niewiele pamiątek, krzyż pańszczyźniany, resztki cmentarza, którym staramy się opiekować jakoś. No i jakby wydaje mi się, że ta wioska jakby odciska swoje piętno na schronisku, na tym miejscu. To jest jakieś takie magiczne miejsce. Myślę, że i wiem też, nie tylko wydaje mi się, ale wiem, że ludzie jakby czują to, że tutaj kiedyś był zaludniony teren, że tu jacyś ludzie mieszkali, że pasły się krowy, że dzieci biegały, że był śpiew, że był śmiech i że było wesoło. I jakby pojawia się trochę zadumy, chodzą ludzie na cmentarz, przysiądą na ławeczce, pomyślą o tym, co to kiedyś było. I Jaworzec, nazwa schroniska, to nie jest tylko nazwa sucha, ale jakby kojarzy się z tą wioską i z tym, co tutaj było. Otaczające wzniesienia Jaworzec nie należą do najwyższych, bo sięgają w granicach 800-900, niewiele ponad 900 metrów. Jednak turystom, tym szczególnie niewprawionym, sprawiają sporo kłopotów, szczególnie szlak czarny z Dołżycy do Jaworzca, który w zimie czasem jest forsowany przez pojedynczych turystów. Jeden z takich przypadków zdarzył się w marcu 2005 roku, kiedy to samotna turystka wybrała się samotnie z Dołżycy do Jaworzca. Wysłała SMS-a z błagalną prośbą o pomoc, ponieważ nie wie, gdzie się znajduje dokładnie, nie ma śladów, no, nie może trafić na szlak i należy jej pomóc. O klimacie takiego schroniska przesądzają przede wszystkim ludzie, którzy tu przychodzą i to miejsce, w którym to schronisko jest położone, jakby zobowiązuje do pewnych zachowań i jakby powoduje, że tacy, a nie inni ludzie tu przychodzą. Jest 4 km do drogi asfaltowej głównej i ludzie, którzy przychodzą tutaj w to miejsce, to są jakby, to jest takie, jakbym to nazwał, takie wybrane towarzystwo. To są ludzie, którzy wiedzą, po co tu przychodzą, wiedzą, dokąd idą i wiedzą, czego tutaj szukają. Można zaznać naprawdę prawdziwej takiej turystycznej atmosfery, gdzie już nigdzie właściwie w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, można przyjść, dostać wrzątek za darmo i porozmawiać właściwie ze wszystkimi o wszystkim. Jesteśmy harcerzami i cenimy właśnie takie klimatyczne miejsca. Bardzo lubimy siedzieć sobie wieczorem z gitarą i no, spodobało się wszystkim nam bardzo to miejsce i chcielibyśmy tu jeszcze kiedyś wrócić. To tak jak powiedziałem, Przełęcz Orłowicza, 3 godziny, a dalej suche rzeki. Cały czas czarno. To w górę. Tutaj góra jest mój dom, śpią marzenia gwiazdy, śpią tu przestrzenią kraju.